I cyk, znowu stłuczka w drużynie przeciwnej, kolizja. O mamo! RL Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj zagramy sobie tym oto Zipim, ponieważ tak zdecydowaliście pod poprzednim odcinkiem. Standardowo też przypomnę może jakie mamy samochody do wyboru. Taka jest lista, samochody z DLC niestety nie zostaną przywrócone na moje konto, ale dobra, mniejsza z tym. Nasza ranga to złoto 3 Divizja 4. Jak widzicie minimalnie ruszyła do góry, ale to jest za sprawą tego, że wrzuciłem odcinek z Drogi do Grand Championa na drugi kanał, na który też zapraszam, jeżeli chcecie właśnie śledzić tę oto serię oraz moje najciekawsze klipy. Zasadniczo, no pewnie tak jak zauważyliście, sezon powoli już leci do przodu. Ja tutaj na razie siedzę w goldzie, dzisiaj pewnie wbijemy platynę. Mam nadzieję, że platynę już taką, no mniejsza jaką platynę. Na pewno będzie dzisiaj platyna wbita. Okej, mecz już się startuje, bo myślałem, że kogoś nie dołączy. W teamie jakiś random, co ma już, no o, nawet wygrał turniej na platynie, więc będzie super. I cyk, uderzenie przypadkowe. No ale wracając, zważywszy na to, że nam trochę powoli idzie wbijanie tej rangi, musiałem bardzo dużo spotkań przegrać na początku sezonu, to stwierdziłem, to znaczy te przegrania spotkań na początku się teraz odnoszę do tego, że bardzo powoli nam podnosi się ranga z powrotem. No i żeby jakoś nie przedłużać, żeby jeszcze bardziej nie przycinać spotkań, stwierdziłem, że na drugim kanale będzie po prostu uzupełniona ta seria. Tam będą się pojawiały mecze całkowicie chyba bez cięć, no i takie mniej kluczowe, tak jakby na tym kanale dalej będą najlepsze highlightsy, po prostu takie strefy rangowe. No myślę, żeby tak zrobić, nie za dużo odcinków na każdej randze, żeby były max 2-3 odcinki na takiej platynie później, no tak to by się to mega przedłużało. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, bo strasznie chaotycznie to powiedziałem. Okej, tutaj prawie bramka naszego teammate'a. A no i zapomniałem powiedzieć, ale oczywiście dalej robimy nasze wyzwania. Na tym kanale tego nie mówiłem, ale na klawiaturze postanowiłem, że będę grał do pierwszej porażki. No tak, dokładnie. Nie ma zasady, że odblokuję kontroler dopiero na platynie na przykład. Będę wszystko robił z tej listy, z tego drzewka do odblokowania normalnie. Z tym, że na klawiaturze po prostu przestanę grać dopiero po pierwszej porażce. Zobaczymy jak daleko zajdziemy grając na klawie. Okej, dobra, nie stracimy bramki, bo już się przestraszyłem, że to zaraz sam wbije. A tutaj próba wylotu przeciwnika, standardowo niepotrzebna i standardowo zakończyła się stratą bramki. A no i bym zapomniał, te odcinki z kanału Edek Plus prawdopodobnie będą nagrywane na streamkach, także jeżeli ktoś chce zobaczyć drogę do Grand Championa na żywo, to zapraszam na mojego Twitcha, który jest w opisie. Piękne podanie od ducha, ej, podajmy mu piłkę, zobaczymy jak zareaguje. Odgrywa... Dobra, strzela bramę, nie no, drużynowe zagranie, napiszmy mu aż ładny strzał. To by się spodziewał pass playa jeszcze na goldzie. No, to było godne uwagi, to na pewno. Także czasem warto zaufać nawet na goldzie teammate'owi. No, tutaj sobie kopnę z powrotem do ducha, trochę już przesadziłem. O, nie no dobra. Zniszczyłem go, moja wina. Nie wiem co teraz robić, ale w sensie nie planowałem tego zrobić, tylko się zagapiłem. Albo odruchowo może podjechałem. Po prostu zapomnijmy o tym, nie widzieliście. No i przeciwnicy się poddali, ja dostałem 300 osiągnięć, więc wszystko gra. O, nasz tutaj duch już miał platynę wbitą, więc może dlatego wyszedł pass play. Dobra, spotkanie numer 2. Same dziwne niki, żadnego nie jestem w stanie przeczytać. Znaczy no paka teoretycznie na przykład tego można, ale nie jestem przekonany. Takie robotyczne niki strasznie. Jakby to były nazwane jakieś boty, roboty i inne gnioty. O, kolejna próba wylotu. Nie wiem, tutaj coraz więcej ludzi próbuje latać, ale w taki sposób, co więcej jest z tego naprawdę. Zdecydowanie więcej jest negatywnych skutków niż pozytywnych. Poza tym nic pozytywnego by nie mogło wyjść z tego, że sobie podleciał do piłki, do której mógłby podjechać na ziemię. Dlatego jak macie platynę, jak chcecie wyjść z golda, to ja bym się powstrzymywał od tego typu zagrań, bo one nie wychodzą. Nie mają sensu. Musicie mi zaufać, jeżeli twierdzicie, że mają sens. A tutaj stłuczka, kolizja na trasie. A tutaj próba teamplayu, albo po prostu chaos. Ale bym do tego sobie chętnie podleciał. Ale fake teammate'a, to było doskonałe. Spróbuję uderzyć, podam na backboard do naszego, który to pięknie wykończy. No dokładnie, wykończył to, jeszcze ma wybuch fajny, czyli Hellfire, bardzo polecam. Okej, teammate wywalił bułę potężną, ale z każdym odcinkiem wszyscy będą grali zdecydowanie lepiej. Teammate już zdobywa nawet bramki, więc naprawdę pozytywnie. Chociaż to była wina absolutnie defensywy, ale i tak trzeba docenić tutaj naszego towarzysza. O, jeju. Piękne wznowienie. Na szczęście to jakoś wyratowaliśmy. Okej, ja sobie kopnę, zwolnimy, zwyczajnie i to dobijamy. Jak leci piłka w taką ściankę, polecam sobie przystać, zahamować, będziecie mieli więcej czasu na reakcję, nie musicie doskonale przeczytać, jak się piłka odbija od ścianki. Mniej więcej to zawsze wiadomo, z doświadczeniem będziecie to czytali coraz lepiej, ale nie ma po co się śpieszyć, bo tutaj i tak przeciwnicy raczej nie ogarną. I cyk, znowu stuczka w drużynie przeciwnej, kolizja. O mamo! Już myślałem, że go nie trafił, ale jest to bramka. Ale to tutaj, to Foamy 2009, jak widzimy, bardzo dobre zagranie, bumpnięcie teammate'a. No to jest coś, co się tutaj zdarza zbyt często. Ale ten teammate teraz, nawet teraz mu zrobiłem test, czy nam ukradnie piłkę, jak sobie tak podbije, i nawet nam nie ukradł piłki, więc naprawdę muszę go pochwalić, że przyzwoicie gra. Jeszcze zniszczył teraz przeciwnika. Albo sam został zniszczony, w sumie nie wiem. Ale chyba może zniszczyli się wzajemnie. No ten wylot był słaby, ale generalnie na ogół nie gra źle ten ziomek. No dobra. Z każdą sekundą mnie przekonuje, żebym nie osądzał. Ale może zaraz coś z tego wyjdzie. Ja sobie podjadę i kopnę z pełnej. Niezbyt celnie, ale dalej mocno. Tam wylewy w defensywie. Teammate to kopie w światło bramki i prawie wystarczyło. No to mamy dalej presję. Uderzę, dorzucę, a przyjmijmy piłkę. Oj, driftu za bardzo nie umiem używać jeszcze na klawiaturze, bo mi się palce plączą. I chyba tracimy gola. No, teammate też tutaj spanikował pod koniec, mógł sobie na spokojnie wybić. A tego nie zrobił, ale powiedzmy, że nie stanowi to żadnego problemu, ja tam zawaliłem słabe wybicie. Okej, sobie kopnę w ten oto sposób. Sobie ładnie przyjęli wzajemnie teamowo. I nasz tutaj towarzysz brali, także powoli się zaczynają teamowe zagrywki. Wyloty, które są tak bardzo niecelne, że naprawdę nic nie dają. Dalej będę to podtrzymywał. Widzę, że ludzie tutaj już zaczynają latać, ale to nie jest zupełnie korzystne. Nie polecam tego robić. O, tutaj drużyna już nadjechała do piłki. Wrzutka. Oj, gol. Ładnie to strzelił. A co? 6 GG. Dobra, przeciwnicy wyszli. Zobaczymy, czy wbijemy już platynę i czy którą dywizję, ponieważ mam już naszykowanego widza z Discorda. Swoją drogą zapraszam was na naszego Discorda. Tam biorę uczestników tych odcinków. O, jest platyna, ale tam szukam właśnie graczy na odcinki. Okej, zaprośmy już tutaj. Zdradzę wam, że jest to Happily, Nitro booster discordowy, więc na pewno zasługuje. I zmienię sobie wygląd autka. No i okej, tutaj kolorystycznie pasują nasze auta, aczkolwiek to malowanie za platynę myślałem, że było ładniejsze. Strasznie takie pozbawione koloru jest, ale dobra. Gramy dalej, myślę, że 2-3 mecze zagramy z Happilym i będzie koniec odcinka. Happily tutaj ma bardzo ładnego Nissanka. No, fajne auto. Z tego, co mi pisał, to właśnie sobie świeżo zakupił. Ale naprawdę, to malowanie, co mam teraz na aucie, mi się tak za bardzo nie podoba. Myślałem, że będzie ładniejszy ten odcień. Serio, coś, nie wiem, czy to kwestia światła, czy jak, ale okej. Spróbujmy, jak gramy z widzem, to też dla Happy'ego i tutaj dla przyszłych widzów, jak będą występowali, zwracać jak najbardziej uwagę na ich błędy, jakieś porady dawać. Myślę, żeby te odcinki z widzami może były mniej pocięte nawet. To znaczy, no będę po prostu więcej gadał, więcej zwracał uwagi na to, co kto robi. Okej, Happy na ściance. Próba aeriala, czyli tak zwana strata boosta i piłki. Sobie cisną. Ja no spokojnie cofnę się do bramki. Wybiję to lekko. I wywalę! Bumę! Ciekawe, czy się przestraszam, dokładnie. Jak jesteście w takiej sytuacji, jak teraz był majster, to wszystko, co chcecie zrobić, się po prostu cofnąć. Nie musicie wyskakiwać. Zobaczcie, że ta piłka skozłowała przed wpadnięciem do bramki. I w momencie, jak piłka kozłuje, macie... No, możecie uderzyć ją z ziemi, więc nic prostszego w tej sytuacji nie było do zrobienia. Bramkarz próbował wlecieć, co było strasznym błędem. Happily tutaj oddał piłkę przeciwnikowi, ale dobra, powiedzmy, że żyjemy. Ja specjalnie zagrałem w stronę ścianki tylko i wyłącznie po to, żeby na pewno tego nie zblokować obrońca. No i zobaczcie, że mamy zaraz po tym bramkę, bo bramkarz też tam się nie popisał interwencją. Happily, ale stres. O, chyba próba speed flipa była. Albo speed kickoffa. Jakbym się wywalił, mogłoby to zakończyć się straconą bramką. Po prostu, jeżeli nie macie czegoś opanowanego bardzo dobrze, także wychodzi wam to przynajmniej te 70% na 100, a nie musicie tego robić, to polecam się powstrzymać, poćwiczyć to na treningu, czy tam, no po prostu w momencie, jak szuka wam spotkania, wejść sobie na trening swobodny. Może tam się tego nauczyć, bo takie zagrania teoretycznie, które mają dać korzyść, zrobione błędnie, więcej negatywów robią, ale tutaj Happily ładnie porobił, niestety strzał obok bramki, ja sobie dorzucę, Happily jest cofnięty. W ogóle nie zobaczyłem, bo ja od Platyny odblokowałem jakieś kolejne zagrania. Nie zobaczyłem na listę, co to jest dokładnie. Zaraz sobie zerknę po meczyku. Dobra, Happily leci. No, to jest to cały czas, co mówiłem. Trafił w piłkę teoretycznie, nie wiem, czy to już się kwalifikuje według Latyny pod aeriala, ale no powiedzmy, że tak. O, taktyczny fake. Porobiony przeciwnik. No i przeciwnicy się poddali, więc trochę szybko poszło. Okej, tutaj macie jeszcze potwierdzenie, że Happily też ma Platynę 1. Okej, ja sobie zobaczyłem, co odblokowałem w związku ze wbiciem. Czekajcie, strzelaj napiszmy. O nie, dobra, mam to. Okej, tutaj Happily chce, żebyśmy uderzali, ale wracając sobie zobaczyłem, że odblokowaliśmy piłkę na dachu. Odblokowaliśmy też Errola oraz half flipa. Przy czym na klawiaturze nie jestem w stanie zrobić ani half flipa, ani Errola, ponieważ no nie umiem. Może jak będziemy awansowali, to się tego nauczę do następnego odcinka, ale to jeszcze zobaczymy. Tak po prostu mogę już mieć piłkę na dachu. Powiedzmy, że to jest już wystarczający benefit. Ojeju, ale samobój by był. Okej, na szczęście przeciwnik słabo uderzył. Dobra. I też w takiej sytuacji, jak teraz był Happily, on zrobił flipa, mógł to wywalić zdecydowanie mocniej, ale moim zdaniem, to znaczy moim zdaniem, po prostu dużo lepszym... O kurde, nie rozejrzał się po boisku chyba, gdzie jest jego teammate, ale generalnie starajcie się przyjmować piłkę, bo takie wybijanie, o, na przykład tak jak teraz, to jest oddanie piłki przeciwnikowi. Już jest akcja dla rywala, gdzie w momencie jakby tego nie dotykał Happily, to moglibyśmy po prostu my mieć dalej piłkę pod kontrolą, kontynuować akcję, a nie ją tracić trochę bezmyślnie. Okej, tutaj zobaczmy, próba sobie przyjęcia, nie najlepsza, ale ważne, że była próba, ja sobie też nie przyjąłem za dobrze. W sensie wcale nie przyjąłem. Dobra, wrzutka. To powinno być bezpieczne. Mogę mieć już piłkę na dachu, pamiętajmy o tym. Ale w tej sytuacji nie potrzebuję. Strzelamy na 1 do 0. No, ale jak widzimy, Happily tutaj... To nie jest speed flip. To znaczy, myślę, że Happily myśli, że to jest speed flip, ponieważ robi kickoffa szybciej od przeciwnika, ale to jest chyba tak jakby... Stary fast kickoff z 2016 roku, jeszcze jak gra była na dużo mniej zaawansowanym poziomie. No i jak widzimy tutaj na razie wystarcza do pokonania przeciwnika, do bycia jako pierwszy przy piłce, więc no może to sobie robić, ale tutaj od razu ci powiem, że jeżeli uważasz, że to jest speed flip, to sobie przeanalizuj najlepiej pluginem. Tak, jesteś na PC-cie Happily, to sobie pobierz plugin chyba Kickoff Timer z Backes Moda i zobacz, jakie czasy osiągasz na tych narożnikowych wznowieniach. Po jakim czasie dostajesz się do piłki. Tak najłatwiej sprawdzić, czy faktycznie wykonujesz dobrze pełne zagranie, ale tutaj jest solowa akcja Happiliego. Nie no, naprawdę, trzeba A nie. No jest ładny strzał, pomyliłem komendy. Happily porobił, piękne uderzenie. Okej. Była kolizja. My się tym nie przejmujemy. Mogę mieć piłkę na dachu. Nie za bardzo chyba potrafię na razie na PC, ale będę próbował. Spróbuję zacząć kontrolować. Może kiedyś się przyda. A podjedziemy tutaj. Zrobię po prostu double jumpa. Dokładnie. Wyszedł taki upośledzony pinch, ale lepsze to niż nic. Tutaj oddajemy strzał. Obu przeciwników wyjechało z bramki, żaden nie zdążył do bloka. W takich sytuacjach jak bronicie, to niech ten, co jest bliżej piłki, po prostu wyjedzie. Ten na tle najlepiej niech stanie sobie albo na bliższym słupku, albo po prostu stanie w bramce przodem do akcji i tak będzie najwygodniej. Dobra, mecz skończony. No i okej, kolejny tutaj mecz, kolejni przeciwnicy, co? Tu na box, czemu? Ja cię, jest fani, mają skrót fani, a to tu na box? Myślałem, że to jacyś fani Tuniego. Możliwe, w sensie dalej, ale widzę, że po angielsku jest to napisane. Ale przez chwilę przeczytałem Tuni Box. Fani Tuni. Ja cię kręcę, pozdrawiam cię Tuni, ale jednak nie. W ogóle ciekawe, czy w enemy trafimy na widza jakiegoś. Happily chyba dośrodkuje? Dobra, lecę. Jolo. Ale ładna interwencja przeciwników, natomiast Happily zagrał do rogu. Bezpiecznie, bezpiecznie. Okej, udało się zachować zimną krew. Happily chyba potrzebuje przyspieszenia, dokładnie, mija przeciwnika, czy nam da do środka? O, no tutaj dzieje się mocny chaos. Czy to się zakończy zaraz bramką? Dobra, podjadę, bo już trzeba było się wpierdzielić w to zamieszanie. Troszeczkę, no straszny chaos to był. Były tutaj kolizje, były tutaj machnięcia się, były style piłek i tak dalej. Dobra. Skupmy się na nas i ewentualnie na Happilym, żeby tutaj miał rady potem podczas oglądania. Generalnie w takich sytuacjach cofaj się na bramkę, nie jedź po to przyspieszenie, tylko cofaj się na bramkę. Tutaj wiadomo, jakbyś grał z Silverem po prostu, to znaczy Silverem, przepraszam, z Platyną, to prawdopodobnie byłaby duża szansa na to, że zaraz stracicie bramkę, jakby tylko nie zagrał na czas, słabo sobie przyjął i tak dalej. Więc zawsze lepiej grać defensywniej, cofnąć się na bramkę, nie potrzebujesz aż tyle boosta do podstawowych zagrań, a zawsze się przyda interwencja. Dobra, tracimy gola. Okej, wznowienie Happy'ego, ja sobie będę go followował. Wznowienie bez wykonania flipa, ale powiedzmy, że przejdzie. Ja strzelę w ten oto sposób. Obrona się chyba nie spodziewała. Myślę, że z tego to wynika. Nie wiem, bo ciężko mnie oceniać, ale wydaje mi się, że na Platynie już coś takiego, co teraz zrobiłem, to każdy jest w stanie wykonać, ale nie wiem, czy to jest właśnie to, że się nie spodziewają przeciwnicy, że ja zrobię coś takiego, czy jak, czy po prostu tak głupio się zachowują. Nie wiem, dajcie znać, czy wy próbowaliście kiedykolwiek takich zagrań, ale widzę, że fejki na tych osobach zupełnie nie działają. O, użyłem chyba lekko Errola, tak mi się wydaje, bo mam pod tym samym przyciskiem co drift. Happily strasznie długo się cofa do defensywy, to ci powiem, że musisz nad tym popracować. Nie wiem, czy pojechałeś po boosta u przeciwnika, czy co tam się działo, ale na pewno bardzo długo byłeś w ofensywie w momencie, kiedy graliśmy obronę. Tutaj myślę, że zaraz... nie wiem, co się stanie. Dobra, nie podjeżdżam. Niech sobie zrobi tego pseudo-aeriala. Ładnie blokują przeciwnicy, to trzeba im oddać. Dobra, Happily podjeżdża na pełnej. Ja się trzymam mniej więcej w tym miejscu. Okej, uderzę. I nie trafiłem, ale dobra, nic się nie stało. Cofam się, Happily to powinien podjechać. Ja sobie zagram bezpiecznie. No dobra, weź. O, dobra, nieudany aerial. Sobie tutaj tak staniemy. Troszeczkę chaosu się wtargnęło w tym meczu, ale zaraz to się myślę zakończy. No generalnie Happily z tego co widzę strasznie skraca rotację i nie cofa się za drugiego obrońcę. To znaczy za drugiego obrońcę, po prostu za swojego teammate'a. I polecam, żebyś zaczął to robić. O, do tej piłki też nie było potrzeby podlecenia, bo... i pojechał po boosta, dokładnie. To jest to, co cały czas zwracam uwagę, że strasznie skracasz rotację, Happily. Nie asekurujesz teammate'a i myślę, że bez tego mógłbyś wbić wyższą rangę po prostu. Jakbyś się to powstrzymał. Dobra, strzelaj. Albo podaj. Okej, mocne zagranie. Ja sobie po prostu podskoczę. No, napiszmy great pass, świetne podanie. Udało się to wykończyć po prostu podwójnym podskokiem. No ale tutaj znowu Happily leciał do tej piłki. Czyli też tutaj kolejna rzecz. Wydaje mi się, że po tym jak grasz, wydaje mi się, że jesteś na klawiaturze, nie na kontrolerze. Ale jeżeli jesteś na kontrolerze, zresztą jeżeli jesteś na klawiaturze, to też to. Postaraj się bardziej rozglądać. Wiem, że na klawiaturze nie jest to najwygodniejsze, ale bardziej ogarniać, gdzie jest teammate, gdzie jest dokładnie przeciwnik i takie tam. To ci naprawdę bardzo pomoże w orientacji na boisku, w tym też kiedy można jechać po piłkę, kiedy się cofnąć za teammate'a, kiedy jechać do piłki. Po prostu będzie to giga pomocne. Dobra, ładne wybicie. Tutaj znowu taka przymuła straszna zrobiona i wystawiłeś na opena, gdzie wystarczyło, żebyś sobie pojechał i zostawił piłkę teammate'owi, bo ja miałem dużo lepszą pozycję, żeby mocno wybić piłkę, a ty stałeś pod nią i mogłeś tylko zrobić przymułę tak zwaną. Platyny w powietrzu, przyjmę sobie do boczku, Happily podjeżdża, udało mu się wygrać. Mam nadzieję, że też na przykład będę zadowolony, jeżeli taki Happily, czy tam wy widzowie po takim odcinku sobie coś uświadomicie i awansujecie z rangą. Naprawdę super mi będzie, jak Happily potem wbije na streamka i napisze, że siema, mam diamenta. No to wtedy... i jeszcze napisze, że no, po tych gierkach mam diamenta. O, to by już było w ogóle super. Ale tutaj bardzo fajne podanie od Happy'ego. Nie wiem, czy to był strzał, czy podanie, ale generalnie wyszło bardzo dobrze. I wiecie co? Wydaje mi się, że w tym odcinku to by mogło być już na tyle. Mamy Platynę 1, Dywizję 3. Okej, tutaj Happily pozdrawia mamę, tatę, brata, Neonka i Walmarta. Także tutaj z tego co wiem, użytkowników Discorda naszych też, Walmart przynajmniej jest Nitro Boosterem, teraz Neonka, nie wiem czy to jest Neonix czy ktoś inny, ale to pozdrawiamy. Ja jeszcze na koniec pokażę swoje ustawienia, tak oto się prezentują. Przypomnę, że kolejny odcinek Drogi do Grand Championa będzie pewnie na kanale Edek Plus. Odcinek na tym głównym kanale pojawi się pewnie jak już będziemy w wyższej platynie, albo jak będziemy już wychodzili z platyny, w sumie nie wiem, zobaczymy. W każdym razie zapraszam chętnych też do zostawienia subskrypcji na tym drugim kanale i co ja już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Miłego dnia, elo elo.